Cześć, witajcie. Ostatnio Google opublikowało nową aktualizację dla swojej mobilnej przeglądarki dla telefonów z Androidem. Chodzi tutaj oczywiście o Google Chroma. Wprowadza ona m.in. grupowanie kart. Wygląda to w ten sposób, że jak klikniemy w linka, który powinien otworzyć się w nowej karcie, tworzą się w nowej karcie, ale karty są zgrupowane. Jak widzicie tutaj na dole, mamy taki dodatkowy pasek i możemy się tutaj przełączać pomiędzy kartami. Nie każdemu to pasuje i nie można tego zbyt łatwo wyłączyć. Znaczy nie można tego wyłączyć w ustawieniach Chroma. Trzeba wejść w dodatkowe ustawienia. Ja Wam pokażę, jak to zrobić. Nie zawsze to działa. Trzeba czasami popróbować parę razy to przestawiać, żeby to po prostu zadziałało. No ale można to wyłączyć. Aha, wprowadzono również nowy wygląd wszystkich kart. Prezentowane są teraz na tak zwanym gridzie, a nie na liście. To też można wyłączyć. A więc tak, żeby to zrobić, trzeba wejść w eksperymenty. Robimy to wpisując właśnie coś takiego, taką komendę w adresie przeglądarki. Znajdziecie ją w opisie tego filmiku, nie musicie jej przepisywać. Ok, więc otwórzmy to jeszcze raz. No i włączmy grupowanie kart tutaj. Ustawiamy Disable. I tak samo włączmy ten nowy wygląd kart na gridzie. Jeśli ustawimy to w ten sposób, musimy kliknąć teraz Relaunch. Przeglądarka powinna się zresetować. Uruchomić ponownie. Nie zawsze tak się dzieje. No właśnie, tak się nie to działo. Włączmy ją sami. Sprawdźmy, czy są nowe ustawienia. Niestety. Czasami pomaga wyłączenie wszystkich innych kart. Ok, niby te nowe ustawienia już są. Zróbmy reset all, relaunch. Ok, jak widzicie, teraz udało się, mimo że ustawiłem w trybie domyślnym, udało się wyłączyć te taby. Tak jak mówiłem, to nie są oficjalne ustawienia i nie działają one do końca jeszcze. Nie działają one po prostu poprawnie, dlatego są zapewne ukryte. Musicie po prostu pokombinować trochę z tymi ustawieniami, jeśli bardzo, bardzo Wam na tym zależy, tak? Zobaczmy, czy taby się grupują. Według mnie nie. To był ten link. Nie. Widzicie, strona otworzyła się w nowej zakładce, ale nie ma już grupowania tabów. Zakładek, przepraszam. Kart w zasadzie. Po polsku poprawnie to powinno być. No i tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki.